W 2016 roku wtargnęło do mnie na posesję pogotowie dla zwierząt bez wcześniejszego zawiadomienia. Odebrali mi wszystkie psy. Następnego dnia zabrali mi wszystkie krowy. Po godzinie czasu, jak ja tam byłem, założyli mi kajdanki na ręce i wywieźli mi na 48 godzin. To jest horror. Córka moja chciała sobie przez to odebrać życie, dlatego że nie mogła tego przeżyć. Że tatę wsadzili do więzienia i odebrali krowy cielne, oddali do rzeźni, krowy w 9 miesiącu cielności. Jedna w tym czasie krowa mi się ocieliła na miejscu. To jest bardzo, bardzo duża tragedia. Zniewieranie człowiekiem. Ja jestem wychowany na wsi od ponad 30 lat. Zajmuję się ze zwierzętami. Różnie do mnie lekarze przyjeżdżali. Nigdy nikt przez 30 parę lat nie mówił mi, że się znęcam nad zwierzętami. Dramat pana Tomasza, rolnika z Mazowsza, z Garwolina, pokazuje, że mamy empatię. Mamy empatię dla zwierząt, zresztą w polskiej kulturze rzeczą jest naturalną. Nie ma normalnego człowieka, który by nie kochał zwierząt, a tym bardziej właśnie hodowcy, rolnicy. Ale pokazuje też przykład, że nie mamy empatii dla polskiego hodowcy, dla polskiego rolnika i niestety gwarantuje to ustawodawstwo państwo polskie. Z czym mamy do czynienia w tak zwanej ustawie o ochronie zwierząt i teraz tej zmianie? Oczywiście mieliśmy cały jak gdyby plejadę tych zdarzeń, czyli projekt PiS-owski, projekt Platformy Obywatelskiej. Dwa są to same, podobne, złożone w tym samym czasie, w 2017 roku. Prawo i Sprawiedliwość pod naciskiem opinii publicznej, przypominam, zakaz właśnie hodowli zwierząt futerkowych i uboju rytualnego wycofało się, ale Prawo i Sprawiedliwość zawarło koalicję ideową, co nas niezwykle dziwi i powinno na scenie politycznej wszystkich dziwić, że będzie wspierać projekt, który leży w Sejmie, będzie wspierać projekt Platformy Obywatelskiej w zakresie tejże ustawy. Tam jest wiele bardzo groźnych rzeczy, ale ta najgroźniejsza, która dotknęła już na bazie tejże ustawy, która obecnie funkcjonuje, czyli zwiększenie praw tak zwanym organizacjom prozwierzęcym, przedstawicielom społecznym w zakresie oceny, czy ja dobrze hoduję swoje zwierzęta i czy ja umownie znęcam się nad nimi lub nie. I proszę Państwa, z czym mamy do czynienia? Z naruszeniem prawa własności, praw konstytucyjnych, ale także na przykładzie pana Tomka, który stracił dorobek całego życia, stracił rodzinę, żonę, dzieci mu wywieziono, a jego upokorzono na jego, mój dom, moja twierdza, na jego własnym gospodarstwie. Zakuto w kajdany i wywieziono do więzienia, w tym czasie ograbiając jego i policja, polska policja państwowa, weterynaria, wszyscy na to patrzyli, bośmy dali nadzwyczajne uprawnienia. Same nawet organizacje prozwierzęce mówią, nie wiadomo komu. W normalnym, cywilizowanym państwie przedstawiciel organizacji prozwierzęcej winien monitorować, winien dbać właśnie, winien kontrolować, ale winien mieć uprawnienia, czyli licencję państwową, egzamin zdany, po to, żeby mógł takie czynności podejmować. Jak Państwo słyszeli, już w tej chwili mamy w Polsce nadregulację, która doprowadza do takich tragedii. To jest jeden z licznych przykładów. Takich przykładów tragedii odbierania zwierząt, bezprawnego odbierania zwierząt mamy w Polsce bardzo dużo. W tej chwili są złożone dwa projekty ustaw, które jeżeli będą przyjęte, to po prostu nie będziemy mieć polskiej hodowli zwierząt. Jako Kukiz 15, jako przewodniczący Komisji Rolnictwa zwróciłem się do Marszałka Sejmu, aby w razie procedowania tych ustaw, a jest to naprawdę bardzo prawdopodobne, nie tylko Komisja Środowiska zajmowała się tą ustawą, ale również Komisja Rolnictwa, bo tak naprawdę rolnicy wiedzą, jak się zajmować zwierzętami. Rolnicy szanują te zwierzęta. Jeżeli te organizacje pseudoekologiczne, bo one naprawdę o ekologii nie mają pojęcia, doprowadzą do tego, że polscy rolnicy nie będą hodowali w Polsce zwierząt, to te zwierzęta będą hodowane. Będą hodowane zarówno w Europie Zachodniej, która walczy o swój rynek i o swoich rolników. Sam rynek trzody chlewnej to jest ponad 20 miliardów złotych. To jest program 500+.
nie mówiąc o wołowinie i o kurczakach, bo to są równie wielkie, a nawet większe pieniądze, ale te zwierzęta będą hodowane również w krajach, gdzie nie ma żadnej empatii dla zwierząt. Mogą Państwo zobaczyć, w jaki sposób wygląda walka czy utylizacja trzody chlewnej w Chinach czy w Azji. Tamte zwierzęta są żywcem zakopywane i palone żywcem. Do czegoś takiego nie powinniśmy dopuścić. W tej chwili mamy taki punkt zwrotny w polskim rolnictwie. Jeżeli oddamy to rolnictwo dalej w zarządzanie pseudopolityków, pseudorolników, rolnictwa nie będziemy mieli.